Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Fox Garden. Jest to część druga, gdzie kopię studnie na rurze Fisto 60. Jeżeli ktoś nie oglądał części pierwszej, to dodam link w opisie, możecie sobie zobaczyć. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy parę rzeczy. Wkopaliśmy w poprzednim odcinku 2 metry rury, a właściwie włożyliśmy filtr o długości 2 metrów. Dzisiaj wkopiemy sobie kolejne 3 metry. Użyjemy narzędzi, które podesłali nam panowie z firmy Studnie Madej. Wszystkie te narzędzia możecie sobie zakupić na stronie studzienne.pl. Link dodam również w opisie. Mają tam właśnie wszystko to, czego dzisiaj użyję. A więc co, nie przedłużając, bierzmy się do roboty. Tak jak wspominałem, mamy już tutaj 2 metry wkopane. Woda się pokazała. Teraz sobie zrobimy w ten sposób, że obetniemy sobie ten kołnierz, gdzie jest uszczelka. To nam nie będzie potrzebne. Obetniemy sobie to, ponieważ później rura łatwiej wchodzi w ziemię. Co sobie tutaj jeszcze powinniśmy zrobić? Uszczelnimy sobie to wszystko silikonem. Trzeba od środka to wyczyścić z tego piachu, żeby to było szczelne, i złożymy to na nity. Dobra, moi drodzy, bierzemy się za nitowanie. Użyjemy tutaj sobie nitów 4,8. Mają one 14,5 mm długości. Nie wiem, może troszeczkę za długie, jakby 12 były, to były lepsze, ale myślę, że się nadadzą. Pamiętajcie, żeby wiertło było pasowne razem z nitem, żeby nie było zbyt luźne, ponieważ wam ten nit potem może wyskoczyć, a tego byśmy nie chcieli. Użyjemy tych nitów 6, może trochę więcej, zobaczymy. No i dobra, tak to mniej więcej powinno wyglądać. Mamy tych nitów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to co, moi drodzy, jedziemy z tematem. Użyjemy sobie najpierw zwykłej, standardowej szlamówki. Pokażę wam, jak to działa. W poprzednich filmach używałem również tej szlamówki. No i zobaczymy, jak to idzie przy pomocy zwykłego urządzenia. Tutaj jest jeden taki problem, ponieważ to oczko jest troszkę za wąskie i nam sznurek nie wisi centralnie na środku. Także jeżeli macie możliwość, to używajcie sobie takich oczek w kształcie łezki, gdzie są szersze, bo to jest takie ogniwo skręcane, a są takie karabinczyki, które możecie użyć sobie trochę większe, bo tutaj widzę, to się kosi. Ale dobra, myślę, że to będzie ok. No, widzę, że szlamówka nawet trochę krzywo schodzi przez to. No i idzie nam na dół. Thank you.
wyciągniemy to sobie. No i dobra, co my tu mamy? Mamy wodę. Szlamówka nie jest zbyt pełna. Ile mamy tej wody? Zobaczmy. No w szlamówce nie ma tego za dużo. Zobaczymy sobie jeszcze raz. Troszkę zeszło. No taki w miarę gruby piasek. Ale wiecie co? Nie będziemy się z tym męczyć. Mam na to pewne rozwiązanie. Także moi drodzy, tak, ułatwimy sobie sprawę. Ponieważ mam sprzęt od panów ze studzienne.pl. Mamy taką szlamówkę płuczącą z możliwością podłączenia węża z wodą. I tutaj jest rureczka spłaszczona, która ma nam za zadanie podpłukiwać dno, mieszać tą wodę i robić taką zawiesinę, która później ma za zadanie dostać się tutaj nam do środka, do szlamówki. To jest szlamówka pod rurę 110, ale w takiej oczywiście też możemy jej użyć. A tutaj mamy trochę większy gabaryt. Jest to szlamówka sporo większa, którą użyjemy właśnie przede wszystkim w tej studni, która nam się tutaj zmieści idealnie. Ale ktoś powie, no to będzie ciężkie, taka szlamuwa. No na to też jest rozwiązanie. Mamy tutaj taki oto trójniczek zblocze i profile zwykłe, które wcześniej używaliśmy do wiercenia. Dokładnie trzy. I zmontujemy sobie trójnóg. Dobra, najpierw sobie spróbujemy tą zwykłą szlamówkę. No powiem wam, dużo łatwiej. Jeszcze sobie może troszkę przesunę to wszystko, żeby bardziej było centralnie. No i dobra, co my tu mamy?
No niewiele tego nabrało, ale na pewno przy pomocy takiego trójnogu jest dużo lżej. W porządku, teraz sobie użyjemy drugiego ułatwienia, czyli zastosujemy takie dyby, które są na rurę 160 i włożymy sobie również profile, które służą do wiercenia i do takiego stojaka. Je się wkłada w ten sposób. Pokażę Wam, jak tego użyć. Odkręcamy sobie tutaj śrubki. O. I słuchajcie, całość trzeba przykręcić do rury 160, tutaj przy pomocy tych bocznych śrubek. I na to na przykład na bokach możemy położyć cegły, jakieś bloczki betonowe, co tam macie do obciążenia, a nawet można po prostu, jeżeli rura jest już w miarę nisko, na tym stanąć, nawet czy z drabinki, czy z czego tam Wam pasuje, i szlamować w trakcie po prostu obciążenia. Dobra, teraz włożymy sobie nasze profile, a na to położymy jakieś obciążenie. No i dobra, tak to się prezentuje na tą chwilę, przygotowane do działania. Jeżeli, dajmy na to, jest to za lekkie, to możecie sobie tu dołożyć jeszcze po pustaku lub jakiś cegieł dowalić. Jest tutaj jeszcze, zobaczcie, spory zapas. Słuchajcie, tylko pamiętajcie, kiedy dokręcacie tutaj te śrubki, zróbcie to z wyczuciem, żeby to nie było za mocno, bo możecie sobie zgnieść rurę. A tego byśmy nie chcieli. Także pamiętajcie, wszystko z głową i z wyczuciem. No okej, to teraz w takim razie sobie weźmiemy szlamówkę płuczącą. Tą sobie odepniemy. Ja sobie może to na statywie położę, tą kamerę, bo jest mi niewygodnie. Dobra, i użyjemy sobie węża, bodajże ten jest jedna, druga. Pompa z wodą w drugiej studni, którą wcześniej wykopałem, jest dość daleko, także nie spodziewam się jakiegoś dużego ciśnienia tutaj na tym, ale zobaczymy, może sobie to poradzi. No i dobra, moi drodzy, mam to podłączone, na razie sobie zaginam węża, bo no, idealnym byłoby tutaj gdzieś jakiś zawór założyć, ale nie mam czegoś takiego na tą chwilę. Zobaczcie, jest tutaj ta dysza. Kiedy otworzę wodę, zaczyna nam płukać. Takim wąskim, właściwie to szerokim, cienkim strumieniem. No ciśnienie może nie jest jakieś imponujące, ale to jest przyczyną tego, że długi wąż i cienki, ale powinno sobie to poradzić. Zobaczymy. No to dobra, próba numer jeden. Puszczamy na samo dno szlamówkę. Troszkę ten wąż jest problematyczny, ale myślę, że powinno to działać fajnie. O, czuć, że się zagłębia. To wszystko, ta szlamówka się tam topi. Przytrzymamy tutaj parę sekund. Zobaczymy, delikatnie sobie będziemy może...
troszkę nam przeszkadzają nity. Jednak są troszkę za długie. No i dobra, zagniemy to sobie. Oj, szrabówka ciężka. Gdyby nie ten stojak, to by byłoby słabo. No. Ale to dość dobrze wygląda, moi drodzy, zobaczcie. Wody niewiele, a szlamówka pełna. I praktycznie no zero szarpania. Kurczę, fajnie się to zapowiada. Dobra, próba numer dwa. Położymy to sobie. Podepniemy węża. Kurczę, samemu troszkę niewygodnie, ale jakoś sobie z tym poradzimy. No i dobra, zostawimy sobie to na chwilę. Co jakiś czas można ruszyć, żeby nawet sprawdzić, czy ta szlamówka robi się ciężka. Myślę, że nie zaszkodzi. No i dobra, wyciągniemy sobie, zobaczymy, co tam się dzieje. No te nity troszkę jednak faktycznie za długie. No i słuchajcie. Jest pełno. Wody jest w szlamówce niewiele, a urobku jednak sporo i wysiłku dużo mniej. Spróbujemy sobie mniejszą szlamówkę. Podłączymy sobie węża. No i w dół. No efekt podobny jak wcześniej, dotąd mamy piasku, ale to podejrzewam, że lepiej by to działało, gdyby większa wydajność była tego węża, który mam. Spróbujemy jeszcze z kompresorem, jak to będzie działało. No ale powiem wam, że dobrze to wygląda. Wysiłku to tu praktycznie zero. No moi drodzy, powiem wam tak, że
dołożyłem jeszcze dwa pustaki, w sumie mamy ich cztery. Odszedłem dosłownie może na 5 minut, żeby się napić czegoś zimnego, a rura w tym czasie sama zeszła pod obciążeniem o gdzieś tak, taką ilość mniej więcej. No to widzieliście zresztą, ile było wcześniej, a rura poszła sama. Podklinujemy sobie troszeczkę, żeby rura szła bardziej prosto, żeby się nam tak nie chwiała. O, teraz powinno być lepiej. Rura sama poszła w dół. Zobaczcie. No i dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, że fajnie to działa. Wrzucacie normalnie szlamówkę do środka, odkręcacie sobie wodę, bierzecie sobie parę łyków w międzyczasie piwa, wyciągacie szlamówkę i macie pełną. A rura praktycznie schodzi niemalże sama, można nawet jeszcze więcej tutaj dołożyć. Myślę, że jeszcze lepszą robotę by to robiło. Jako że całość konstrukcji już nam siadła na ziemi, musimy sobie te bloczki zdjąć, podnieść jeszcze trochę te 20 cm do góry, żeby rura weszła jak najgłębiej się da. No i co? No i będziemy dokładać kolejne metry. No i dobra, mamy przygotowany czwarty metr. Tak jak poprzednio użyłem silikonu, użyłem nitów. U góry założone są dyby z obciążeniem, z tym, że dołożyłem jeszcze takie połówki. Na pewno nie zaszkodzi, ale zobaczcie, ile to jest w stanie utrzymać. Także działa to dość dobrze. No i dobra, spróbujemy sobie jeszcze szlamówką płuczącą przy pomocy wody troszeczkę zejść niżej, a później przyciągnę tutaj mały kompresor i zobaczymy, jak sobie poradzi przy użyciu powietrza. To teraz poszło ładnie. Zobaczcie, bez użycia jakiegoś wysiłku. O, rura sama wchodzi. O, zasało. No i dobra, powiem wam tak, wyjęliśmy sobie 3-4 szlamówki, a rura zeszła no dobrze 40 cm, może nawet z pół metra. No pół metra może przesadziłem, ale te 40 cm to zeszła. Czyli jednak warto używać szlamówki większej. No jest jednak minus tych nitów, których użyłem za długie dzisiaj, ale mam taki pomysł, bo niejednokrotnie czy
nity są dłuższe czy krótsze, to tak czy siak potrafi zahaczać. Ale tutaj mam taką propozycję do przetestowania dla panów, którzy produkują te szlamówki, że można by tutaj nawet naspawać delikatnie, dajmy na to spawarką, takie dystanse w trzech punktach, tu, tu i na przykład tu, żeby delikatnie odpychało szlamówkę od rury, wtedy będą się nity mijać. Tak mi się wydaje, no tak mi wyobraźnia podpowiada. Także panowie, możecie coś takiego na testy wypróbować. Może by się dało coś takiego zrobić, bo tu nawet nie trzeba by blaszki żadnej dawać, tylko po prostu spawarką dać takiego gluta, że tak powiem, naspawać, żeby to odpychało się od rury i żeby ta krawędź nie zahaczała tak bardzo o nity. Ewentualnie może spróbować to, żeby to było bardziej zeszlifowane. Także to do przemyślenia dla panów ze studzienne.pl. A my bierzemy się dalej za szlamowanie, z tym, że przyniosę sobie kompresor i zobaczymy, jak to działa ze sprężonym powietrzem, bo jak wiadomo, nie każdy ma na działce wodę pod ciśnieniem z sieci na przykład, czy z innej studni, ale ma kompresor. To spróbujemy, jak to działa na kompresorze. Dobra, po krótkiej przerwie i konkretnym obiedzie wypróbujemy sobie teraz, jak ta szlamówka będzie działała w przypadku kompresora. Kompresorek niestety jest jaki jest. Jest to kompresor 24-litrowy, więc no jakiejś siły nie wiadomo jakiej nie ma. Ale zobaczymy, co to da. Mam tutaj ropownicę, połączyłem sobie z wężem. Akurat nie tak mi spasowało, więc chodziło o to, żeby po prostu otwierać powietrze czymś. No i zobaczmy, no, wody wydmuchuje. Zobaczymy, jak to będzie działało. Włożymy sobie to do rury z powrotem. No i próbujemy. Kurde. No, musicie to koniecznie zobaczyć. Zobaczcie, moi drodzy. Kompresorem tak to idzie. No fajnie. Czyli jeżeli ktoś nie ma wody pod ciśnieniem, żeby takiej szlamówki sobie użyć, podpina sobie nawet malutki kompresorek. No i zobaczcie, z czubkiem działa. No powiem wam, tak to ja mogę pracować. Dobra, założymy sobie z powrotem, opuścimy w dół i jeszcze raz. O, rura sama wchodzi. Dobra, jest na dnie. Pompujemy. Dobra. W porządku, próbujemy dalej. Wyciągniemy sobie, zobaczymy, co będzie tym razem. Teraz troszkę krócej pompowałem. No powiem wam, że dotąd jest. Ale to się nie dziwię, ponieważ trochę krócej było pompowane powietrze. Dobra, to sobie opróżnimy. Oh.
rura schodzi w dół. Zeszła dobre 5 cm. No myślę, że widzieliście to co ja. Praktycznie rura przy pomocy szlamówki płuczącej i sprężonego powietrza, pomimo że kompresorek mam bardzo malutki, zeszła elegancko, bez użycia jakiejkolwiek siły. No super. Wyjmiemy sobie jeszcze tą szlamówkę, bo została na dnie. Zobaczymy jak wygląda. Się zasała. Moi drodzy, tak naprawdę można pracować. Zobaczcie. Szlamówka jest pełna piasku. No nie sądziłem, że aż tak dobrze to będzie działało. No fajnie. Jestem bardzo mile zaskoczony. Po co się męczyć, skoro można sobie użyć wody czy kompresora? Podejrzewam, że woda by sobie dała radę podobnie jak i to, jak i kompresor. Z tym, że u mnie strumień wody był za słaby, żeby taki uzyskać efekt. Kurczę. Aż się zakleił. Tutaj powstał aż beton. Nie wyciągnę tego teraz. Spróbujemy sobie inaczej. Stukniemy o drugą szlamówkę. Dobra, myślę, że powtórzymy sobie operację. Ja sobie dołożę 5 metr, bo została mi jeszcze metrowa rura, muszę dokupić do następnego odcinka, żeby było więcej. I chyba zostanę tym razem przy kompresorze, bo jednak w moim przypadku działa to lepiej niż woda, która niestety ma strumień zbyt słaby w moim przypadku. Moi drodzy, o mały włos straciłbym szlamówkę. Musiałem przewiązać sobie to jeszcze raz, ponieważ linka się przetarła i szlamówka została na dole. Calutkie szczęście, że była to właśnie szlamówka płucząca i jeszcze dodatkowo wisiała na wężu.
więc praktycznie mogłem ją podnieść trochę do góry za pomocą tego węża. Jeżeli by nie było tego węża, to niestety, ale moi drodzy, szlamówka by poszła na dno całkowicie. No i nie wiem, jakbym ją wyjął. Byłby problem. W tym momencie sobie tutaj poprawiłem, bo ona, ta linka zaczęła się przecierać nawet tutaj w połowie. Przeciąłem to, związałem jeszcze raz. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chcecie, to po prostu sobie kupcie lepszą linkę, bo no ta niestety, ale zobaczcie, no 4 metry wkopałem, a tutaj linka w dwóch miejscach zaczęła pękać. Dobra, 4,5 metra nam wlazło, ale moi drodzy, i tutaj panowie ze studzienne.pl, mam taką sugestię jeszcze jedną. Wiem, czepiam się dzisiaj. Czasami jest tak, że kiedy szlamówka znajdzie się na dole, a to oczko, ono zanurzy się gdzieś tutaj w to miejsce, to nam to wszystko, zobaczcie, krzywo potem wisi. W ten sposób. Przez co też bardziej jest to podatne na blokowanie w rurze. Żeby to szło prosto, to niestety musi to jakoś być, żeby to zawsze się centrowało na środku. Wtedy wisi prosto. Nie wiem, może tutaj zrobić to w formie, może niekoniecznie okręgu, ale w formie na przykład trójkąta takiego, żeby to zawsze schodziło w to jedno miejsce, a nie blokowało się na przykład tu. Na razie, moi drodzy, jestem zmuszony pracować bez trójnogu. Niestety. Z tego względu, że jak zerwała mi się linka tutaj na środku, no to powstał supeł, a ten supeł mi nie przejdzie przez zblocze i blokuje, więc na razie jestem zmuszony pracować bez. W następnym odcinku, w trzecim, kupię sobie nową linkę wytrzymalszą i będziemy kontynuować sobie przy użyciu trójnogu, bo naprawdę fajna sprawa. Jest dużo ciężej, już nawet teraz odczuwam to, kiedy pracuję bez tego. Kiedy trzeba szarpać, to jednak ręką, no ręce się przecierają od tego. A z trójnogiem jest lżej, zdecydowanie. No i na dzisiaj tyle. Mamy 5 metrów wkopane. Słuchajcie, kolejne metry będziemy kopać w trzecim odcinku. No i pokażę Wam tą pompę, którą obiecałem Wam w odcinku pierwszym. Jest to pompa IBO. Model podamy w odcinku trzecim, zobaczycie sobie, nówka sztuka. No i tak, wszystkie te elementy, których dzisiaj użyłem, możecie sobie kupić, przypomnę jeszcze raz, na stronie studzienne.pl. Tylko tak jak mówię, jeżeli macie możliwość sobie po prostu takie modyfikacje małe zrobić, żeby Wam te nity tak nie zahaczały, to sobie naspawać w kilku punktach takie szlaczki. I tutaj sobie zrobiłem w międzyczasie taką faskę delikatną, żeby te nity się tutaj ślizgały. To sporo pomogło, ale jeszcze jakby było tu naspawane, no to by było fajne. Jeszcze druga modyfikacja, jakby to nie było okrągłe, tylko trójkątne, to by ten właśnie karabinczyk zawsze tutaj na środku lądował, a on czasami się zablokuje w tym miejscu, czasami w tym, czasami na środku, i to tak wtedy kosi tą szlamówkę w rurze i się troszkę bardziej blokuje. Tak samo macie, zobaczcie, dyby pod 110 rurę, tam mieliśmy założone dyby pod 160, dyby się sprawdziły, betonowe pustaki, jeszcze nawet stawałem na tym w międzyczasie, żeby dociążyć, no i wytrzymało, nawet się nie ruszyło na rurze, także no trzyma bardzo dobrze.
Jeszcze wspomnę tak na szybko, że wszystkie urządzenia, które dzisiaj stosowałem firmy właśnie Madej Studnie ze studzienne.pl są produkcji polskiej. Tak samo pompa, którą będę korzystał i bo również jest produkcji polskiej. Wspierajmy polskie produkty, bo warto, myślę, że dzięki temu nasze polskie rodzime firmy będą się lepiej rozwijały, a to między innymi o to chodzi. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie informowani o każdym z moich nowych odcinków, a szczególnie o kolejnym, trzecim odcinku, w którym właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, będę tą studnię kończył i testował nowiuteńką pompę IBO. Także zapraszam serdecznie do kolejnego filmu. Trzymajcie się, cześć!